Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i Tomasz, kolejny odcinek z przebudowy, a jak cud chwały, jest to drugi materiał z tej serii. No i co, pierwszy? Powiedzmy sobie to otwarcie, był bardzo udany, zdobyliśmy Mistrzostwo Holandii, do tego dotarliśmy do półfinału Ligi Europy. Przypominam, że celem tej serii jest zdobycie Ligi Mistrzów, łatwo nie będzie, ale damy z siebie wszystko, by ten cel osiągnąć. Na rynku krajowym już powoli zaczynamy wracać na należne nam miejsce. Teraz czas wrócić na należne miejsce w Europie. Drugi sezon tej przygody, czy to przyniesie? Będzie ekstremalnie ciężko, ale damy z siebie wszystko, bo kto nam zabranie tak naprawdę marzyć? Jeśli chodzi o sukces międzynarodowy, ćwierćfinał Ligi Mistrzów, wygrać do tego Eredivisie i Oranje Becker. Na rynku krajowym na pewno da się to zrobić, 62 miliony do wydania. Jeśli kogoś sprzedamy, to już w ogóle będziemy mieli kozacki budżet jak Van den Boma za ponad 23 miliony do Milanu. Jak widać, Milan potrafi zapłacić naprawdę fajne pieniądze. Wijndal odchodzi do Wolverhampton, był mi totalnie niepotrzebny, a na jego miejsce mam zupełnie inny pomysł. 96 milionów, no to już wygląda kozacko, więc co by nie mówić, czas na zakupy młodych, obiecujących piłkarzy. No i potrzebujemy na pewno nowego lewego obrońcy, przydałby się nam ktoś na prawą stronę pomocy. No i do tego ktoś do środka pola, bo tutaj też perfekcji nie ma. Kupujemy! Na sam start Mailer z Club Brugge za 15 milionów. Jest to bardzo utalentowany lewy obrońca i myślę, że w Ajaxie odnajdzie się perfekcyjnie. Następnie Skov Olsen, 38 milionów kupiony z Bragi. Bardzo dobry duński piłkarz. I myślę, że my w pełni wykorzystamy jego potencjał. Do tego kupiony O'Reilly, do środka pola też Duńczyk za 30 milionów w Celticu Glasgow. Myślę, że to będzie ten piłkarz, którego właśnie nam tam brakowało, a teraz się odnalazł. Forbesa wypuszczamy do Fiorentiny, niech się tam ogrywa, u nas byłby tylko rezerwowym, a szkoda marnować jego potencjał. No i jak widzimy, przed ostatnie miejsce w turnieju przedsezonowym, a o dziwo wyprzedziliśmy Arsenal. No da się, no nie poszło nam najlepiej, ale tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Kto będzie naszym rywalem, sprawdźmy. Heracles Almelo, czyli drużyna bardzo przeciętna. Jak większość w Eredivisie, jesteśmy w stanie ich spokojnie pokonać, więc co? Pierwsza kolejka, pewne zwycięstwo, za moment się przekonamy. Tutaj oczywiście będzie szybka symulacja i w tej pierwszej kolejce wygrywamy 2-0. Dobry początek, tak powinno być. No i też stworzyłem sobie taki skład, nazwijmy to bardziej rezerwowy, żeby też wiecie, jak będą mniej ważne spotkania ligowe czy nawet europejskie, mogli sobie pograć. I zmieniamy pozycję Skov Olsena z prawego pomocnika na prawo skrzydłowego i podbijamy mu overall. De Jong wypuszczony do Samsunsporu, niech się ogrywa w lidze tureckiej, bo to może być dobre miejsce do rozwoju. De Ligt do Paris Saint-Germain, Vlahovic do Real Madrid i Jota do Romy. To były najgłośniejsze transfery lata, u nas też się sporo działo i na pewno te nasze transfery spłacą się w przyszłości. Liverpool, Fenerbahce, Slavia Praga, to jest nasza grupa w Lidze Mistrzów. Ciekawa i na pewno emocji nie powinno brakować. I wygrywał na sam start z Fenerbahce 2-0, jak widać Szymański nas nie powstrzymał. 3-3 z Liverpoolem, no ten wynik uznaje za spory sukces, Broby się popisał dwie bramki. Następnie Slavia ograna 2-0, Conceição i Broby tutaj pokazali się z dobrej strony, bo tutaj grał taki skład lekko rezerwowy. No jak widać, bawimy się ze Slavią Praga, bawimy. 3-1. No i wygrana również z Liverpoolem, chociaż tym składem lekko rezerwowym trochę przesadziłem, sobie nie mówić. Ale po 15 kolejkach jesteśmy liderem Eredivisie, no tutaj to jest już w ogóle zabawa. Bilans bramkowy plus 24, 11 punktów przewagi nad AZ. 15 kolejek, a tytuł mistrzowski powoli jest rozdawany. No ale wiecie, jak to jest w Eredivisie. Jeśli w pierwszym sezonie zdobywasz mistrzostwo, no to następne sezony, delikatnie mówiąc, trudniejsze nie będą. I pokonujemy też Fenerbahce 3-1, co oznacza, że Ajax Amsterdam w grupie zajmuje które miejsce? Pierwsze, oczywiście, że pierwsze, 16 punktów na koncie. Drugi Liverpool, Slavia Praga spada do Ligi Europy, a Fenerbahce żegna się z rozgrywkami, a my trafiamy na Atletico. Rywal? Myślę, że do pokonania. No i tutaj mamy utalentowanych juniorów, na przykład Van Dijk'a. Szkoda, że nie tego, co trzeba, ale przenosimy go oczywiście do drużyny seniorów. I tak jeszcze kilku piłkarzy, no bo skoro masz talenty, to szkoda, żeby kisiły się wśród juniorów. Peters tutaj wypuszczony do Southampton. Też trzeba w innych klubach nasze talenty ogrywać. Grigore do Coventry. Myślę, że jest to dobra taktyka, żeby inni promowali nam piłkarzy. Van Dijk do Twente, Enschede. 6 miesięcy. Myślę, że jest to dobre miejsce, żeby zdobyć trochę doświadczenia w seniorskiej piłce. Następnie De Vries do Frosinone. Liga włoska zawsze ciekawa. Myślę, że jakoś uda mu się kiedyś tam przebić. No i koniec zimowego okna. No tutaj u nas bardziej wypożyczenia bez zakupów. Araujo do City, Unai Simon do Bayernu i oczywiście Hańczko do Brighton. To były najgłośniejsze ruchy. 3-0 z Atletico, no nie spodziewałem się, że będzie aż tak łatwo. Więc w czasie Borna Sosa sprzedany właśnie do Atletico. Skoro są tak słabi, to trzeba im sprzedać piłkarza, żeby stali się odrobinę lepsi i przynajmniej trochę do nas w stosunku konkurencyjni. A do tego dobrze płacą. No i w drugim meczu porażkę, no jak widać, już poczuli ten vibe Sosy. 1/8 finału, udało się wygrać z Atletico.
i witam się w ćwierćfinale, gdzie zmierzymy się z Barceloną, więc jak widać hiszpańska droga. Po 30 kolejkach, no już mniejsza przewaga, 7 punktów nad AZ, no ale nadal mistrzostwo jest na wyciągnięcie ręki, a i tak dużo gram tym zespołem rezerw, bo czasem szkoda marnować siły podstawowego składu, bo oni są na ważniejsze rozgrywki. No i remis z Barceloną, jest to dobry wynik w meczu wyjazdowym, a jak będzie u siebie? W międzyczasie Orean i Becker. Tutaj widzimy, bez pierwszej rundy w naszym wykonaniu, potem pokonaliśmy AZ Alkmaar w ćwierćfinale Heracles Almelo, w półfinale Herenveen i Utrecht czeka w finale, więc w międzyczasie, między meczami z Barceloną, czeka nas finał Pucharu Holandii. Czy uda nam się wygrać z Utrechtem? Przekonamy się, jeśli chodzi o nasz skład, gra podstawowy, bo trafę trzeba umieścić w gablocie. Jak widać, Ajax atakuje, 1-0, Velasco, ależ to wykończył 17 minuta i już mamy prowadzenie. No jak widać, nie spoczęliśmy na laurach, 2-0 Broby, ależ uderzył to obok bramkarza i Barkas pokonany po raz drugi i miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni. No i Ajax cały czas frontalnie atakuje, 3-0 O'Reilly, 34 minuta i to spotkanie wydaje się być już rozstrzygnięte. A to nie koniec naszych popisów w pierwszej połowie, cały czas atakujemy, 4-0. No i w przerwie już spokojnie można dokonać zmian, bo szkoda marnować siły podstawowego składu przed meczem z Barceloną, skoro spotkanie tak naprawdę zakończyło się w pierwszej połowie, 5-0. 5-0, Conceição wszedł z ławki rezerwowych i już zdobywa bramkę. 5-0 to za mało. Szósta bramka wpada, Mikał Tadze, 57 minuta, ależ piękny strzał Gruzina. On się potrafi pokazać w polu karnym. Cały czas rozgrywamy, 7-0 Conceição. No jak widać, były to bardzo interesujące zmiany, które sporo wniosły do naszej gry. A 7-0 nas nie satysfakcjonuje, 8 wygląda lepiej, Conceição hat-trick, 77 minuta. No czegoś takiego to ja dawno nie widziałem. Jeszcze ostatnia akcja tego spotkania, czy będzie? Tak jest, 9-0, Mikał Tadze, druga bramka Gruzina w tym spotkaniu. No to jest po prostu zaoranie i nie pozostawienie niczego, po prostu niczego. Utrecht w tym momencie upadł. Jeśli chodzi o mental, no bo po takiej porażce, oj, będą się długo podnosić. Broby został królem strzelców, 4 pierwsze miejsca dla naszych piłkarzy. Vermeeren najlepszym asystentem, a Andrew najlepszym bramkarzem. No i pokonujemy jeszcze po dogrywce Barcelonę, tak jest! Półfinał Ligi Mistrzów jest dla nas. No ten skład, powiem wam, mega pozytywnie mnie zaskakuje. Bayern Lipsk i Real Madrid w półfinale, my trafiamy na drużynę Bayernu Monachium i wygrywamy u siebie 3-2. Więc jest nadzieja przed rewanżem, a jak będzie w Monachium? W międzyczasie ostatnia kolejka ligowa, pokonuje PSV po bramce Sosy i daje nam to pierwsze miejsce, 81 punktów na koncie, Mistrzostwo Holandii do gabloty. No jak widać, AZ drugie, trzecie Feyenoord, czwarte Twente, a na ostatnim miejscu znalazła się drużyna Volendam. Lang został do tego królem strzelców z ekipy PSV Eindhoven, 22 bramki na koncie. Wśród najlepszych asystentów znajdziemy też Langa i Paixão. A czyste konta, Matthew Ryan, Noppert. Ale to nie jest ważne, bo wygrywamy z Bayernem 3-1 i jesteśmy w finale. W finale zagramy z Realem Madryt. Kiedyś Ajax kilka sezonów temu miał na nich patent, wiadomo, na wcześniejszym etapie rozgrywek. Ale kto wie, może historia się powtórzy i znowu Real będzie musiał uznać wyższość Ajaxu. No nie obstawiłbym, że w drugim sezonie mogę być w finale Ligi Mistrzów, no ale jak widać, no da się. No ten Ajax to mi naprawdę pozytywnie zaskakuje. Ta młodość, ten polot, ta finezja, czas na finał. Jak widzimy, piłka w polu karnym, 1-0, ale dla Realu Madryt Vlachowicz, niestety Vlachowicz, Serb daje królewskim prowadzenie. Ale my nie poddamy się bez walki, 1-1 po krótkim Broby odpowiada, jak widać, Courtois i Andrew w tym spotkaniu na razie się nie popisują. A staramy się wyjść na prowadzenie, jesteśmy bardzo blisko, 2-1, 2-1, Baturina, trzeba mieć Chorwata, żeby wygrywać Ligę Mistrzów i my o tym pamiętamy. Ale jak widzimy, a jak chce podwyższyć i podwyższa, Velasco, Argentyńczyk świetnie to zrobił, 53 minuta i królewscy na deskach. Chociaż wiadomo, Realu nigdy nie można skreślać, ale to my mamy piłkę, to my mamy ostatnią akcję, to my możemy podwyższyć wynik, Real blokuje. Ale to Ajax znosi puchar do góry. Co to jest za chory sezon? Mistrzostwo zdobyte najmniejszym nakładem sił. 9-0 w finale Pucharu Holandii, jeszcze zdobyta Liga Mistrzów. Broby 16 bramek w 13 meczach. No, Ronaldo mu się odpalił, Olmo tutaj najlepszym asystentem, Muslera was z Kunem najlepsi bramkarze, a my mamy potrójną koronę. Liga Mistrzów, Mistrzostwo Holandii i Puchar Holandii. No ja w to po prostu nie wierzę. No, ten sezon to jest jakieś, no, przepiękne odejście od jakiegokolwiek sensu, no chociaż i tak skład wygląda naprawdę bardzo fajnie, ale nie spodziewałem się, że już w tym sezonie damy radę się tak tyle zdobyć. No Hato jak się rozwinął, 83 overall, ale już na tym etapie
kariery. No coś niesamowitego. No i zobaczmy, kto miał najwięcej występów. A to nie musi być stale takie oczywiste. No Sosa właśnie. Drugi Taylor, trzeci Andrew, Shutalo, Hato, Mailer, Baturina, O'Reilly między nimi i kilku innych piłkarzy. Broby najlepszym strzelcem, drugi Scott Olsen, trzeci Mikał Tadze. W asystach rządzi Fermeren, drugi Scott Olsen, a trzeci Xefo O'Reilly i Taylor. No powiem wam, chory sezon. Sami widzicie po piłkarzach, że składem no, było dość mocno rotowane. Piłkarze, którzy no, nie mają najgłośniejszych nazwisk, też mają naprawdę nabite sporo występów. No i to też był klucz do sukcesu. Piłkarze w każdym, tak na każdym etapie sezonu byli wypoczęci. Gdy, nie wiem, Real Madryt czy inna drużyna, Barcelona była zmęczona po meczu ligowym, to my mieliśmy wypoczętą drużynę. No jedyny wyjątek był, jak mieliśmy ten finał Pucharu Holandii. No, to był jedyny wyjątek, tak to ja się nawet nie musiałem w lidze stresować. Bo ten zespół taki rezerwowy i tak był dużo lepszy od podstawowych składów pod innych drużyn. Więc Liga Holenderska w takim przypadku walki o Ligę Mistrzów, no to jest coś mega ułatwiającego, bo tam się praktycznie w ogóle nie musisz starać. Ocena menadżera 80 na sam koniec, więc jest to ocena fajna, ale jak na tyle trofeów, no czuję pewien niedosyt, no bo jednak chciałbym mieć wyższą ocenę, jeśli zdobywam potrójną koronę i rozjeżdżam praktycznie całą Europę. No i zobaczmy też puchary, których nie wygraliśmy. Zacznę od Super Pucharu Europy dla Marsylii, pokonali Real Madryt. Liga Konferencji dla Eintrachtu pokonali AEK Ateny, a Ligę Europy zdobyła Wolfsburg, pokonując Lille w finale. My za to zdobyliśmy Puchar Holandii, wygrywając 9-0 z Utrechtem. Następnie Mistrzostwo Holandii, bez żadnego wysiłku. No i dołożyliśmy to, co było celem tej serii, czyli Ligę Mistrzów już w drugim sezonie. Obstawiałem tak w głowie, że mi to trochę więcej zajmie, jakieś 3-4 sezony, to był dla mnie taki realny scenariusz. Ale że uda się tego dokonać w drugim sezonie, to bym się nie spodziewał. Ale takie pozytywne zaskoczenia na pewno lubię. Dzięki temu będzie można do chwały doprowadzić jeszcze inną drużynę. Teraz planuję do chwały, ale bardziej w sensie krajowym, doprowadzić drużynę, która na niższym szczeblu rozgrywkowym radzi sobie gorzej. Niektórzy mogą się domyślić, o którą drużynę chodzi, a niektórzy nie. Tam nie ma się co domyślać, też za dużo. Bo za 2 tygodnie na kanale pojawi się pierwszy odcinek z tej serii, na który z tego miejsca już was serdecznie zapraszam. I mam nadzieję, że wam się spodoba drużyna, którą wybiorę, no bo ta drużyna zdecydowanie potrzebuje w tym momencie ratunku. A jeśli chodzi o tą przebudowę, to było na tyle. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie, no i oczywiście zapraszam was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!